Cześć, witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Wiedźmina 3 Serca z Kamienia. Jak widzicie, ja tutaj znajduję się blisko tej komnaty, do której wcześniej wchodziliśmy, gdzie poznaliśmy m.in. Witolda, a w dzisiejszym odcinku wydaje mi się, że udajemy się z Shani na wesele, tak więc tutaj możemy sobie wyjść już, pewnie z nią jeszcze pogadać jakoś. Tu mamy Witolda. Jak to jest być Wiedźminem? Nie chciałbyś wiedzieć. Jakbym nie chciał, to bym nie pytał. No mów. Nie spodobałoby ci się. Czy momenty teraz się nam pojawią na drodze, aż dojdziemy do Shani? Chciałbym sobie porzucać znaki. Jakie znów znaki? Wiedźmińskie, a jakie by inne? Nigdy tego nie robiłem, a to może być ciekawe. Wolałbym nie marnować czasu. Przed północą najważniejsze jest to, co ja bym wolał. Kurde, aż strach pomyśleć, co on będzie w naszym ciele tutaj robił. Ale pójdę na pieszo, bo jak on się tutaj pojawia nam, to ja z chęcią bym go posłuchał. A też daleko nie mamy, jak widzicie. Nie, tu już się nie pojawia, ale dobra, że mamy tak blisko, więc tutaj już nie będę wołał kunia, bo to by może tutaj pochłonąć nam więcej czasu niż to jest tego warte. Pamiętam ten młyn. Zawsze jak coś przeskrobaliśmy z Olgierdem, to tu się chowaliśmy. Pewnego razu stary Jaromir przyłapał nas tu na piciu okowity. To były czasy. A czekajcie, można tutaj w ogóle wejść do tego młyna? Chyba nie bardzo. Chociaż czekajcie, sprawdzę sobie, bo mnie to aż zaciekawiło. Można wejść. Ale czy coś tutaj mamy? To też trzeba sobie sprawdzić. Przy okazji zobaczymy, jak wyglądają widoki właśnie z tego. Aj, chyba się nie da wejść. Aha, bo to jest zamknięte. Tak patrzę, czemu nie da się wejść, tam zamknięte jest, dobra. Tylko dotąd można było sobie wejść i popatrzeć, więc spadamy i lecimy dalej. Szczerze powiedziawszy, to ja... Co tu mamy? O, zobaczcie, ich w ogóle nawet nie widać w tym polu. Ale nimi się zajmował nie będę. Co tu tak łazi, nie? Jakieś owce, czy jacyś ludzie coś tam jeszcze sprawdzają? Bydlaku. A, tego jednego, a tu jest ich pełno. Kolejne, czyli na polach oni po prostu się tutaj ustawili. Nie, ja się z nimi zajmę później troszeczkę, wiecie? Teraz ciekawi mnie tak to wesele, które możemy się udać, że aż... Nie mogę się doczekać. Jeszcze jej nie ma. Musimy zaczekać. Jak romantycznie. Spierdalaj. No i tyle w temacie. No zobacz, dla takiej dziewczyny nie jeden rozpętałby wojnę. Albo chociaż zrobił zajazd. To prawda, pięknie wygląda. Chodźmy. A wam jak się podoba? Hola, zaczekaj! No nie wierzę, chcesz iść w tym? A w czym? Czy ty widziałeś, jak ona jest ubrana? Naprawdę nie mam zamiaru paradować przy niej w śmierdzącym kaftanie. Na wesele inaczej niż w kontuszu absolutnie się nie godzi. No bo jak? Akurat nie mam żadnego pod ręką. Błagam, jak to nie? A tam? Już spodziewałem się, że gdzieś trzeba będzie pójść i kupić, ale ma rację faktycznie. Nasza koleżaneczka jest przepięknie ubrana. I tutaj potwierdzam to, co mówi Witold, ale my też musimy zmienić swój strój i myślę, że to jest dobry pomysł ukraść komuś. Przynajmniej będzie przygoda. W sumie, czemu nie? No, to rozumiem.
O, ten się nada. Dobrze leży, jakby na mnie szyty. Jeszcze buty. Trzeba być w butach na weselu. No i jeszcze to. Niech mnie usieką, jeśli kiedykolwiek widziałem piękniejszą dziewczynę. Nie mogą cię usiec, bo już dawno to zrobili. Oczy jak u sarny, łabędzia szyja i kibić taka, że dłoń mi obejmiesz. Wiesz co? W tej wersji jesteś całkiem zabawny. Kurczę, aż powiem wam, że nie spodziewałbym się, że w takich czasach były takie fajne stroje. Nawet na dzisiejsze czasy. Widzisz, Geralt się do mnie umywa, musisz mnie lepiej poznać. Ja bym powiedział właśnie, że jak najbardziej chciałbym cisnąć Geraltowi tutaj, w tej sytuacji. Bo myślę, że to będzie miało potem pozytywne skutki tutaj w stosunkach z Shani. Bo im bardziej będzie ta postać kontrastowała i im bardziej ona będzie zła w jej oczach, tym doceni bardziej Geralta i być może coś tam się nawiąże. Nie wiem, czy dobrze myślę, ale spróbujmy. Widzisz, dotąd Geralt był nudziarzem, ale dzisiaj to się zmieni. Widzę, że nawet bardzo. Nigdy nie był zbyt wylewny. Był głupi, ale ja to wszystko naprawię. Wyjdziesz za mnie? To poważna decyzja, ale pomyślę o tym. Na razie idziemy na wesele mojej przyjaciółki. Mogę cię prosić, żebyś dał mi porozmawiać z Geraltem? A po co? To ja mam się bawić, a nie on. Tylko na chwilę, zaraz do niego wrócisz. Tylko się pośpiesz, dobrze? Żeby mi to nie trwało do północy. Geralt, teraz przedstawię cię młodej parze. Zrób coś, żeby twój przyjaciel nie narobił wstydu. Nie mam nad nim władzy. Czuję się jak ostatni dureń, kiedy wypowiadam te bzdury. Niektóre rzeczy mi się podobały. A widzicie? A to też jest taka forma testu. Jeśli inny człowiek jest w naszym ciele, możemy mówić co chcemy i mamy usprawiedliwienie, tak? Więc wiemy, co jej się podoba, co jej się nie podoba, co możemy powiedzieć, czego nie możemy powiedzieć. Tak jakby czytanie w myślach praktycznie. Tutaj sobie to testujemy. Dobra, niech poda przykład, co jej się podobało, będziemy wiedzieli na przyszłość. Które na przykład? Dobrze by ci zrobiło, gdybyś czasami był trochę bardziej swobodny. Swobodny? Uważasz, że jestem sztywniakiem? Chodzi o to, że miło by było, gdybyś od czasu do czasu mógł po prostu cieszyć się życiem, a nie tylko rozwiązywać problemy innych. Zaraza. Nigdy nie zrozumiem kobiet. Pewnie, że nie. Jesteś durny jak końska kulbaka. Na szczęście masz mnie. Też zauważyłem, że wiele osób nie potrafi ogarnąć, dlaczego tutaj Geralt mówi często zaraza. To jest takie powiedzenie jak powiedzmy kurde, nie? Albo cholera. Więc myślę, że od teraz wam to rozjaśnię. Miałem mnóstwo pytań na ten temat, czemu Geralt mówi zaraza. Czy coś, nie wiem, w powietrzu krąży, czy coś? Nie, to jest po prostu takie powiedzenie, tak jak my mówimy, cholera, kurde, jak coś tam nam nie wyjdzie po naszej myśli, nie? Ale dobra, chodźmy już na to wesele, bez marudzenia i bez gadania więcej. Potem porozmawiamy, a teraz chodźmy na wesele. Niech się duch zabawi i miejmy to z głowy. No, wreszcie powiedziałeś coś mądrego. To co, bawimy się do białego rana? Aż czas tylko do północy i ani chwili dłużej. Co? To za mało! Do północy to nawet nie zdąży się porządnie napić. A co dopiero? Postaraj się. Myślę, że dasz radę. Umowa jest taka, że bawisz się do północy. Potem są oczepina, ty wracasz skąd przyszedłeś. Niech ci będzie. Tędy, moja śliczna. Powiedziała, że niby jej się podoba to, że jest zabawne, ale te komplementy bez dwóch zdań też jej się podobają. Wiecie? Wróciłem!
No, no, weselisko jak się patrzy. Stoły zastawione, a widzę, że i napić się będzie z kim. No i panny jak marzenie. Ale żadna nie umywa się do ciebie. Szani, uważaj na psa. W tej budzie muszą trzymać kundla wielkości konia. Dziękuję za troskę, ale buda jest pusta. Spuścili takie wielkie bydle z łańcucha? Ciekawe, co na to weselnicy. Zabawa rzeczywiście będzie przednia. Spodziewałem się, że powiedziawszy troszeczkę większej ilości ludzi tutaj. Ale piękna jarzębina. Jak byłam dzieckiem, robiłam z niej korale. A ja w szczenięcych latach pędziłem z nich okowite z Olgierdem. A teraz przedstawię cię państwu młodym. Proszę cię, żebyś zachowywał się godnie. Dla ciebie wszystko, Szani. Prowadź. Dobra, zobaczmy, jak to wyjdzie nam tutaj. Ja też chciałbym się rozejrzeć po okolicy, bo jest tutaj naprawdę bardzo ładnie. Ale mało ludzi coś. A, tutaj są, dobra. Myślałem, że murzyna widzę. Nie, na szczęście nie. To twój najważniejszy dzień. Pocałuj ta w dupę wójta. Asiu! Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękujemy. No, to kolej na nas. Niech wam się darzy, kochani. Życzymy wam zdrowia i serdeczności, żeby zgoda między wami była i miłowanie. Dziękujemy wam. Dziękujemy z całego serca. Dobrej zabawy na weselisku. Teraz my. Oto moja przyjaciółka Aldona, jej wybranek Jawnut. Bardzo mi miło. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Ja jestem Witmin. A to mój przyjaciel z dawnych czasów. Geralt z Rivi. Tak to ja, Geralt. Wiedźmin. Dziękuję za zaproszenie. Lubię wesela. Lubię panny młode. Są takie pachnące. Nic tylko wziąć i... Właśnie. Jestem pewna, że wszyscy będziemy się dobrze bawić. Zobaczcie, możemy ten... dlaczego wybrałaś jego? Co pewnie sprawi jej pewne zakłopotanie. Twoja... Dobra, słuchajcie, może zapytamy najpierw, skąd znają Szani. Zostawmy na tym na chwilę obecną. Powiedz mi, Aldono, skąd się znasz z moją kochaną Szani? Poznałyśmy się na studiach medycznych w Oxenfurcie. To były piękne czasy. Niestety. Dla mnie szybko się skończyły. Mojej rodziny nie stać było na to, żebym się uczyła i po roku musiałam wracać do domu. No, na naukę nigdy nie jest za późno. Twój mąż na pewno nie tylko cię utrzyma, ale pomoże ci skończyć studia. No, nie wiem. Nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Ja wnucie, chyba nie wziąłeś sobie Aldony tylko po to, żeby się z nią w łożu zabawiać. Pomożesz jej, prawda? To jest nasza sprawa. Nie trzeba, żebyś się wtrącał. Ja się nie wtrącam, tylko pytam. Bo widzisz, polubiłem twoją żonę jak siostrę. Dlatego ciebie traktuję jak szwagra. Pomożesz jej? No cóż, na pewno będziemy musieli o tym porozmawiać. No i to rozumiem, byku. Od razu poznać, że porządny z ciebie chłop. Wiecie co? Boję się, po prostu boję tutaj się wybierać tych dwóch opcji, ponieważ Witold jest strasznie bezpośrednią osobą, strasznie czasami taką, aż powiedziałbym, aż za bardzo, taką aż hamowatą. Więc nie chciałbym tutaj takiego jakiegoś siać fermentu na tym weselu. Tym bardziej, że to jest no, najlepszy dzień w życiu, powiedzmy to, kobiety, a nie do końca najlepszy dzień w życiu faceta. Szczególnie no, po tym dniu, może już nie być tak kolorowo. Więc dobra, powiedzmy, że bawmy się. Wiem, że chcielibyście to zobaczyć, ale nie chcę naprawdę tutaj się z kimś pokłócić i tak dalej. Więc po prostu bawmy się i tyle. Nie ma co gadać, czas ucieka. No, czyżbyś się gdzieś śpieszył?
Ja? Skądże? Po prostu chciałem popróbować waszej okowitki, potańcować z białogłowami, takie tam. Zaprosiliśmy z Jawnutem wiele ładnych panien. Może któraś wpadnie ci w oko? To na pewno. A może ty którejś wpadniesz? Byłoby miło, ale tak po prawdzie to już mnie mniej obchodzi. Napijmy się! Kurczę, powiem wam, że taki klimat wesela podoba mi się, nie? Mam jakiś taki tutaj dworek. Na dworku ludzie sobie mogą potańczyć, muzyka gdzieś tam przygrywa. A mogą tu się napić, mogą sobie tu wejść, wszystko jest ogrodzone. Dodatkowo też mają jakby tutaj powiedzmy stoły w środku, taka restauracja powiedzmy jak to. No zdecydowanie lepszy to byłby ślub, w moim odczuciu takie starsze śluby były zdecydowanie lepsze niż te nowoczesne, gdzie tam idziemy do restauracji, tylko w restauracji siedzimy i tyle. Podoba mi się to naprawdę. Niesamowity klimat. I teraz zobaczcie, bierz udział w weselnych zabawach aż do północy. Więc dobra, mamy tutaj coś. No bo sama go widziałam. Jak mógł przyjechać, jak go nie ma? Można wam jakoś pomóc? Szani, moja kochana, nie uwierzysz, co się stało. Wydaje za mąż moją jedyną córkę. No to chciałam, żeby weselisko było porządne. Dlatego zamówiłam prawdziwego połykacza ogni. Nigdy nie widziałam takiego magika. Panie, to są bardzo drogie pokazy. Przyjechał z samego Nowigradu. Nie będę żałowała pieniędzy na moją córkę. Rodzina pana młodego ma nas za biedaków, ale przekonają się, jak bardzo się mylą. No chyba jednak się nie przekonają, bo połykacz przepadł jak kamień wodę. Bo kundel pana młodego go pogonił. Przeklęty diabeł. Dobrze go nazwali. Ale spokojnie, duszko, przecież pan Wiedźmin tu jest, może on nam pomoże. No dobra, już nam opowiedzą, ale po co tutaj jakiś połykasz ogni? Wystarczyłoby użyć igni i pokazy ognia by były tak genialne, że nie trzeba by nikogo innego tutaj wzywać. Ale dobra, poszukamy go. Zanim zacznę moje wiedźmińskie śledztwo, potrzebuję kilku wskazówek. Powiedzcie wszystko, co wiecie. No więc, połykacz ogni przybył tutaj koło południa. Zjadł drugie śniadanie i chciał się rozejrzeć. Wtedy ten okropny diabeł go zobaczył i zaczął ujadać jak obłąkany. Dlaczego? Pojęcia nie mam. Nie spodobał mu się i już. Może wyczuł, że to połykacz ogni, a każde zwierzę ognia się przecież boi, nie? Jakby się bał, to by chyba uciekł, a nie gonił. To głupi pies i nigdy z nim nie wiadomo. Zerwał się z łańcucha i pogonił połykacza w las. Głupi, nie głupi, ale to pupilek naszego zięcia. Jak przepadnie, to będzie awantura. Dobra, poszukajmy go. Spodziewam się, że gdzieś będzie siedział na drzewie wysoko, a pies będzie obok tego drzewa i próbował wleźć na niego, ale zobaczymy. Nie musicie się już niczym martwić. Wiedźmin, to znaczy ja, znajdzie wam tego połykacza. To bardzo miłe, ale nikt nie wie, gdzie go szukać. Nie szkodzi. Wiedźmini, to znaczy my, mają swoje sposoby. No to jak wyglądał ten połykacz? Nosił taką charakterystyczną błazeńską czapkę. Po tym można go poznać. Znajdę go. Dziękujemy i trzymamy za słowo. Miło, że zgodziłeś się pomóc, ale na pewno sobie poradzisz? Tak do końca to jednak wiedźminem nie jesteś. Ja poszukam tego magika. Ja, dobra? Tylko pamiętaj, nic mi nie pomagaj. Ach, to będzie przednia zabawa, ale muszę sam. Inaczej to się w ogóle nie liczy. A, niech będzie. Na twoim miejscu zacząłbym od znalezienia śladów tego psa i poszedłbym tym tropem. Dobra rada, tak zrobię. A, Szani, idziemy z Witoldem szukać połykacza. Jakbyśmy nie wrócili przed północą, to... Spokojnie, wrócicie. Wierzę w was. No to idziemy! Ahoj, przygodo! Powiem wam, że też pomyślałem o tym właśnie, żeby od budy zacząć. Gdzie ona w ogóle tutaj jest? Czekajcie, bo ona... W dupę jest,
tutaj. Dobra, mamy ślady. No patrzcie, ich to zasrańcy. Ale na tu są psie ślady, ale jakieś małe. A ten diabeł to musi być wielkie bydle, jak go trzymają w takiej buzi. Jak się nie ma, co się lubi, to się idzie po śladach, jakie są. Nie chce mi się łazić po psich tropach. Poczekam tu na ciebie. Dobrze, moja złota. Ja pobruszę, a ty poczywaj. Niedługo wracam. Dobra, ja zakładam, że tu jakoś daleko specjalnie też nie będzie. O, co to jest? O, złamana gałąź. Jakby ktoś chciał wleźć na drzewo, ale był za ciężki. Może ten połykacz jest spasiony? Wiesz, jak pomyślałem. Może ktoś sobie chciał wystrugać fujarkę? Fujarkę. Bawi się coraz lepiej. Dobra, gdzieś tutaj. O, jest tam ktoś. Co on tam w ogóle mówi o jakiś pałągu? Czekajcie, tutaj trzeba jakoś wejść chyba naokoło. Tędy. Jest tutaj, o! Jest i pies, i jest i ten. Jest i nasza zguba. Czy ja dobrze widzę? Ta pierdoła wlazła na drzewo, żeby się ukryć przed takim pieskiem? Najwyraźniej tak. Złaź stamtąd, człowieku! O nie! Ani mi się śni! Jeszcze mi życie miłe! No, i co robimy? Dobra, uspokójmy go. Siad. Ale moc! Gdybym taką miał, to by mnie wtedy, w noc śmierci, na pewno nie zajebali! Ty, a weź każ mu zrobić coś głupiego. Na przykład niech się turla. Nie. O, masz, ależ ty jesteś niemożebnie nudny. Dobra, sam to zrobię. Turlaj się. Dobra. Zostaw go w spokoju. Ty, czekaj, a jakbym mu kazał zjeść własny ogon, to by zjadł, nie? Diabeł, Buda. No i co najlepszego zrobiłeś? Zepsułeś mi zabawę. Pobawisz się na weselu. Złaś, człowieku. Jak widzisz, pozbyłem się tego straszliwego psa. Na pewno nie wróci? Na pewno. Zawsze lepiej wymuchać na zimne. Geralt, przecież ten dureń jest nawalony jak stodoła. Mam nadzieję, że wszystkiego jeszcze nie wypił. Uratowałem ci życie. To może chociaż dasz mi się napić. Ależ proszę bardzo. Przed nim i odpowiem ci. Zaczynam rozumieć, czemuś się tu sam z nim zaszył. Ano, przed nim. A ja przed psem uciekałem. Psem, co ja gadam? Potwór to były diabelski. Dobrze go nazwali. Dobra, popytamy go tutaj, dopiero potem podyskutujemy o tym, czy może iść na wesele w takim stanie, czy nie. Nie mówię, tutaj wiedźmi mi się nadał jako połykacz ognia. Jak to jest, że człowiek, który na co dzień igra z ogniem, boi się takiego małego psa? To potwór był, diabeł! Ta, już to słyszałem. Tchórz jesteś i tyle. O, wypraszam sobie. Nie jestem tchórzliwy, tylko ostrożny. Wiesz, co by było, gdyby połykacz ogni nie zachowywał ostrożności? Pewnie usmażyłby sobie jezo? Zgadłeś! No, to teraz już wszystko rozumiesz. W takim stanie o występach możesz zapomnieć. A w jakim ja niby jestem w stanie? Popatrz na siebie, łajzo. Ledwo się trzymasz na nogach. Po pierwsze to bzdura, a po drugie do połykania ogni w ogóle niepotrzebne są nogi. W ogóle.
Dobra, jak się połyka ogień, albo chodźmy, wytrzeźwiejesz. Zapytajmy, jak się ten ogień połyka według niego. Taka okazja więcej się nie nadarzy. Powiedz mi, jak się połyka ogień? O nie, wykluczyliby mnie z cechu. Jak chcesz, to cię mogę na ucznia przyjąć. Wtedy po pół roku się dowiesz. Nie mam tyle czasu, no powiedz. Przecież miód razem piliśmy. Już jesteśmy prawie jak bracia. Wychlałeś mi wszystko. Żaden ty mi brat. O, ty tak ze mną pogrywasz? Niech ci będzie. Jak mi nie powiesz, to zostawię cię tutaj na pastwę dzików, niedźwiedzi i krwiożerczych jeleni. Wybieraj. To jest przemoc! Gwałt na artyście! Mów! Jest taki mazidło, którym nacieram sobie gębę przed pokazem i potem mogę łykać ognie, pluć ogniem, no wszystko mogę i nic mnie nie parzy w ogóle. To tyle? A gdzie to sztuka? Każdy potrafi nasmarować sobie gębę jakąś ochronną pastą. Dosyć tego! Najpierw mnie szczują psami, potem ten przychodzi, zabiera mi grzałk i jeszcze obraża! Nic tu po mnie! Odchodzę! Nie chciałem go obrazić, ale to Hochstapler! Zrób coś! Dobra, zapłacimy mu. Dostaniesz dodatkowe pieniądze i masz iść na wesele. Czyś ty zdurniał? Przecież ten dusigrosz dostał już swoją dolę. Bierzesz czy nie? Przekonałeś mnie? Kutas bez honoru, jak mawiał Olgierd. Wszyscy artyści to prostytutki. Wracajmy. Idziesz czy nie? No dobra, przecież idę. No to chodźmy na to wesele. Może znajdę jeszcze coś ciekawego do roboty. Trzymaj się blisko. Nie odejdę na krok. W tym lesie na pewno ryj się od dzikich zwierząt. Skoro mamy pasek zdrowia, to coś czuję, że będą jakieś kłopoty tutaj. A nie mówiłem, dzika mamy. Z dzikim jeszcze chyba nie walczyłem. Weźmiemy, może go przypalimy. Ale skubaniec mocny. Słuchajcie, ja go sobie tutaj bym chętnie przypalił. A chodzi go tak chował, czy? Nie, mnie oczywiście. Kurde. Jest taki tutaj wściekły, że ciężko jest go w ogóle. Podniesiemy sobie surowe mięso. Nie wezmę już chyba czyś tego. Czyś ty kiedy widział niedźwiedzia w kształcie dzika? Mam słaby wzrok. Poza tym jestem płakaczem ognia, a nie przyrodnikiem. A tak, byłbym zapomniał. O właśnie, nawet nie zapytałem, jak cię zwą? Dawid Afternsborough. Słuchaj, Dawid, trzymaj się mnie, a nic ci nie grozi. Zabieram twoją zapijaczoną mordę na wesele. Idziemy. Ja chciałem sobie to wziąć jeszcze, to mięcho. Dacie proszę mi czy państwa, nie? Połykacz ognia się znalazł. Jam to nie chwaląc się sprawił. A co z diabołem? Jak to, nie wrócił? Wrócił, tyle że jakoś dziwnie się zachowuje. Najebany. Siedzi osowiały jakiś, a życia w nim tyle co w marchewce. No nie wiem, może się wilczych jagód nażarł. Albo co? Uwaga, uwaga! Piękne panie, szlachetni panowie i wy, kochane dzieci! Zapraszam wszystkich na unikalny pokaz połykania ogni! Szani, chodźmy obejrzeć te sztuczki. Za życia nigdy czegoś takiego nie widziałem. Widzicie ten wzrok?
To mi pokazuje, że może coś z nią tutaj będzie się działo. Jak widzicie, zaklinasz ognia taki sobie, nie? To była moja pierwsza wiedźmińska robota. Znaleźliśmy połykacza, uratowaliśmy mu dupę. Jakbym miał drugie życie, zostałbym wiedźminem. No szkoda, że ten pokaz taki troszeczkę był ubogi, mógł troszeczkę bardziej się tym pobawić. Piesek widzę tutaj faktycznie w budzie siedzi potulny. Diabł. Też fajna nazwa dla psa, Diabł. Aj. O, kurduple grają w karty. Czyżbyś miał ochotę przepuścić trochę pieniędzy? Oczywiście, żebym chciał. Słuchajcie, mamy tutaj naprawdę wiele, wiele rozrywek, jak widzicie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć aż. Tak więc, ale fajnie, to jest kobieta? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. A no tak. Koleżanko, pokaż mi się tu z twarzy. A, już jakaś chyba przepita. Dobra, kolejnymi zabawami tutaj się zajmiemy w kolejnych odcinkach. Tak więc na nie serdecznie was zapraszam. Nie mam pojęcia, czy dzisiaj się one pojawią jeszcze. Czy coś uda mi się dla was nagrać, bo już jest dosyć późna godzina. Ale jeśli tak, to wbijajcie się tam na Facebooka i czekajcie na jakieś informacje ode mnie. To by było tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli wam się podobało, stawcie koniecznie łapkę w górę i czekajcie na kolejne materiały z Wiedźmina 3 Serca z Kamienia. Cześć!